Grzesiek rzeźbi, a Adam składa zawieszenie. Wahacze tylnego zawieszenia, które przyleciały zza oceanu, nie do końca pasują. Adam musi przerabiać mocowania. Postanowił je także nieco wzmocnić. No i dobrze. Montaż adapterów to bułka z masłem. Co prawda wprowadziłem niewielkie przeróbki, a mianowicie te wszystkie otwory rozgryciłem na 12, żeby zmontować każdy z adapterów na 5 śrub 12 o twardości 10,9. To będzie bardzo solidne mocowanie. Ale teraz zaczynają się schody, ponieważ trzeba dopasować ten adapter do mostu. I nie można się pomylić, dlatego że ustawienie mostu będzie miało wpływ na pracę wału napędowego. Czyli tak naprawdę nie mając silnika, nie mając skrzyni biegów i nie mając amorów, jakoś to muszę obliczyć, żeby było dobrze. Jeszcze nie wiem jak, ale zacznę od pierwszych przymiarek. Fabrycznie ten pick-up posiadał resory piórowe. Zawias, który instaluje Adam, pozwoli wymienić je na sprężyny. Dzięki temu auto będzie bardziej komfortowe. Takie zawieszenie będzie można łatwiej regulować. Uchwyty są przeheftowane. Widzę tylko jeden mały problem, chociaż to nie jest chyba problem, a mianowicie te adaptery, do których będę chciał dokręcić dolne mocowanie amortyzatorów, są delikatnie pod kątem. Ale na tym etapie nie mamy jeszcze belki górnej spawanej, więc jest dobrze. A ponadto w amerykańskim zestawie jest pełna regulacja i to taka naprawdę spora. Zresztą to widać po moście, jak się główka podnosi, jak wiele można skorygować błędów. Tak czy inaczej, zawieszenie tylne, adaptery możemy do mostu spałać na stałe, a ja w tym czasie złożę piasty i uzupełnię przednie zawieszenie, bo tam tych elementów w padce jeszcze mam parę, więc poskładamy zawieszenie dzisiaj już na gotowo. Montaż dedykowanych części pozwolił Adamowi zaoszczędzić nieco czasu. Budowa zawieszenia, układu kierowniczego i hamulcowego od podstaw trwałaby kilkanaście dni. Dzięki tym elementom już po jednym dniu goła rama zaczyna przypominać samochód. No i nowe sprężyny, które będą zwieńczeniem przedniego zawieszenia. Na razie ich nie montuję, ponieważ to wszystko trzeba dokładnie obspawać. Ale zawieszenie jest na swoim miejscu. Brakuje jedynie kabiny.